początki były straszne, przeważnie odciski siadały, krwawiły, bolały strasznie, trzeba było robić zabiegi różne na te odciski. Pierwszy raz nas trener puścił we dwójkę. Dosyć duża fala była w Szczecinie na Odrze, bo my w Szczecinie na Odrze pływamy. Prawie się wywróciliśmy, ale nie, utrzymaliśmy się. I wróciliśmy z powrotem na ląd. Charakterologicznie są różni. Różni, ale jak ja to mówię, zawodnicy wielcy muszą być trudni charakterologicznie. Muszą być trudni. Oni są trudni w prowadzeniu. Ja wielokrotnie muszę bardzo brutalnie reagować ze względu na to, żeby otworzyli kolektyw, bo tylko w tym jest sukces. Ja jestem tą szlakową, gdzie szlakowy ma bardzo dużo zadania, bo musi nadać tempo i zwiększyć to tempo. Także więc on ma trudne zadanie, bo musi się dostosować do mnie i no nie wiem, na pewno bym chyba nie chciała siedzieć za nim, żeby robić to samo co on. Oni weszli szybko do wyniku, ale ten wynik wcześniej jeszcze był poprzedzony tym, że oni trenowali przez 10 lat pływanie i on tam była także na igrzyskach w pływaniu paraolimpijskich w Sydney. Więc oni mieli tą bazę taką trenowo przygotowaną i w tym momencie oni przeszli na wyślarstwo. Była to zmiana specyfiki treningu i bardzo szybko ten wynik wszedł tak naprawdę. Nam się udało w 2006 zdobyć srebrny medal, gdzie bardzo krótko wiosłowaliśmy. Bo w kwietniu sekcja się zakładała, w maju zeszliśmy na wodę, a w sierpniu były Mistrzostwa Świata w Eton. Zdobyliśmy ten medal. No i w 2007 zdobyliśmy brąz. Ja nawet za przykład nieraz daję zawodnikom pełnosprawnym ich właśnie postawy w sprawdzianach. Oni w sprawdzianach krzyczą z bólu, ale jadą do końca i wyniki, które osiągają, są wspaniałe. Takie pokonywanie własnych barier, bo to wszyscy akurat mówią, że niepełnosprawny pokonuje swoje słabości. Jest to nieprawda, bo to są bariery już wynikające tylko i wyłącznie z dążenia do jak najlepszych wyników sportowych, a nie to, czy ja pokonam swoją słabość, czy nie.